Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj znajdujemy się na stronie casedrop.eu i słuchajcie, powiem wam jeszcze na początku, że wchodząc z mojego linku referencyjnego i logując się na stronę, dostajecie darmowe 2 złote na start, za które możecie sobie otworzyć, damy na to tą skrzynkę Silver 1, bądź po prostu wchodzicie tutaj, odbierz darmowe skiny i wpisujecie tutaj kod Croxy przez 2x. Macie na stronie zakładkę tutaj doładuj konto, jakbyście chcieli sobie konto doładować. Macie różne metody płatności, jak na przykład PaySafe Card, gdzie właśnie mało stron dość ma tą metodę płatności, więc myślę, że jak najbardziej spoko. Macie zakładkę wypłaty live, gdzie możecie sobie zobaczyć skiny, które użytkownicy wypłacają na bieżąco. Macie również dzienny bonus, który możecie oczywiście otwierać co 24 godziny całkowicie za darmo. I w zależności od tego, ile macie skrzynek otworzonych z rzędu, tym większa szansa na lepszy drop jakiś. Macie tutaj konkursy dla użytkowników i wasza szansa tutaj zwiększa się w zależności od tego, ile skrzynek właśnie otwieracie. Macie giveaway dla użytkowników premium. Premium możecie sobie zakupić tutaj. A co wam daje premium, możecie sobie tutaj poczytać, ale daje wam tutaj jakieś lepsze dropy w skrzynkach, dostęp do skrzynek premium, więcej coinsów za otwarcie, dostęp do loterii premium i tak dalej, naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo jest tych funkcji, więc możecie sobie oczywiście poczytać. No i słuchajcie, będziemy sobie dzisiaj otwierać skrzyneczki właśnie na stronie, ale najpierw wylosujemy konkurs z poprzedniego odcinka właśnie z Case Dropa, gdzie losujemy kałaszka Radrot bodajże, no i co, ładujemy komentarze tutaj z tego filmu, 164 komentarze są i uwaga, zaraz zobaczymy tutaj, kto zgarnie kałaszka Radrot i klikamy random pick winner, Kirby123 chce skina, jak najbardziej napisał tutaj, zobaczymy, czy jeszcze kolega nas tutaj subskrybuje. Dobra, słuchajcie, więc kolega nas tutaj subskrybuje, więc myślę, że jak najbardziej tutaj możemy skina tobie wysłać, więc ja już tutaj sobie wklejam tego trailinka, no i co, kałaszek Radrot za około tam było 20 zł leci właśnie w twoje ręce, serdecznie gratuluję. Ja oczywiście szybko to potwierdzam na telefonie. Dobra, więc oferta już tutaj zaakceptowana, jeszcze raz serdecznie tutaj gratuluję. A jeżeli w dzisiejszym odcinku chcecie sobie wygrać tą M4 koszmar w stanie Wellworn, to wystarczy oczywiście napisać jakiś fajny komentarz, gdzie napiszecie, dlaczego to wy mielibyście właśnie wygrać, plus jakieś fajne słówko o stronie Case Drop. Zostawić oczywiście łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, no i będziecie mieli szansę na wygranie właśnie takiej N4-eczki. Dobra, więc oferta już tutaj doszła, więc jak najbardziej my sobie tutaj akceptujemy. No i jeżeli chcecie wygrać tą N4-eczkę, to zasady już bardzo dobrze znacie. N4-eczka oczywiście ląduje tutaj do naszego ekwipunku, więc polecimy, myślę, 3 skrzynki rażenia. Myślę, że jak najbardziej spoko. 108 zł leci teraz z tym otwarciem. I zobaczmy, czy uda nam się trafić coś wartego. Niestety tutaj nic nie może być warte więcej niż powiedzmy... O kurde, 70... Czemu ta pe... Aha, bo to w StatTracku jest tapetka. Dobra, więc wiecie co? Zostawimy sobie te skiny póki co. Więc idziemy sobie tutaj na następną skrzyneczkę. Polecimy sobie teraz ze skrzynią wakacyjną, bo dlaczego by nie, żeby już poczuć te wakacje. No i lecimy sobie z tą skrzyneczką i czy trafimy coś wartego. Jest tu tutaj ten Cyrexik. On może być... coś wart, 74 zł za wszystko, więc 6 zł na minus, więc lecimy sobie, otworzymy jedną skrzynię tygrysa, bo no ona jednak trochę kosztuje, a nie chciałbym jednak tutaj za dużo ryzykować. I uwaga, czy poleci coś dobrego, jest M4-eczka Baski za złoty 43, więc no trochę tutaj straciliśmy, mam 300 jeszcze, więc polecimy sobie skrzynię wodną, myślę, że 4 razy możemy jak najbardziej polecieć, stówka leci teraz z tym otwarciem i uwaga, czy poleci nam tutaj coś dobrego? Mamy awupkę, hiperbestia i N4-kę Desolate Space. Dobra, to może być tutaj profit 211 zł, słuchajcie, więc wyszliśmy tutaj na profit stówkę, więc gitara, skrzynię bałwana możemy polecieć jeszcze sobie, myślę, że no z 5 razy jak najbardziej możemy sobie polecieć, więc zobaczymy, co tutaj nam poleci z tej skrzyneczki. Awupka, Franklin 2 i famasik i za wszystko 38 zł możemy otrzymać właśnie, więc polecimy sobie teraz ze skrzynią, kurde, dużo tych skrzyneczek jest, ja muszę tutaj powybierać sobie coś, wiecie, myślę, że 3 jak najbardziej możemy polecić, 59 zł leci i czy trafimy chociaż jedną tutaj? No niestety, te skrzynki 50 na 50 coś dzisiaj nie chcą mi tego szczęścia przynieść, więc sprzedamy sobie to wszystko i jeszcze raz zaryzykujemy, skrzynka 50-50 z M4-ką Chantico Fire i mamy jedną M4-kę, jest to chyba taki trochę gorszy stan. 43 zł, no właśnie, 41 kosztuje sama ta N4-eczka, więc lecimy sobie dalej ze skrzyneczkami. Mamy jeszcze 70 zł, więc myślę, że póki co dwie takie możemy otworzyć jak najbardziej.
Zobaczymy, czy uda nam się tutaj coś trafić w miarę fajnego. Jest kałaszek i M4. Ten kałaszek ile kosztuje? Kosztuje całe 12 zł, więc słuchajcie, no ta skrzynka tutaj za dużego szczęścia nam nie przyniosła, więc skrzynia czarnej nocy, lecimy sobie raz, jak najbardziej możemy ją sobie otworzyć i zaraz pójdziemy sobie na upgrade, raz spróbować nasze skiny ulepszyć. W sumie te SG teraz coś kosztują, 7 zł, dobra, może nie teraz, ale dobra, idziemy sobie, słuchajcie, na upgradera, poulepszamy sobie trochę skiny. Niby te skiny nie kosztują za dużo, ale myślę, że jak najbardziej możemy sobie ulepszyć na razy dwa, myślę, na takiego famasika Spitfire. Czemu on, kurczę, tyle kosztuje? To jest w ogóle, to jest zwykły famas z jakimś tutaj graffiti na tej lupie, dajmy na to, tak to nazwijmy, więc niestety nam spalił. Słuchajcie, mamy tą hiperbestię, zapomniałem o niej, więc razy dwa, słuchajcie, why not? Na stat track AWP Neon Noir. I słuchajcie, no niestety nam spaliło teraz, więc czwóreczka Chantico na razy dwa. Na Colzira sticker z Bostonu 2018 i siadło, no i gitara, słuchajcie, więc lecimy teraz M4 Baski. Kurczę, jaki ten Mac jest ładny, słuchajcie, ja bym go chciał sobie w Factorinim ogarnąć. Niestety tutaj spaliło, więc mamy tą M4 Desolate Space jeszcze, więc na razy dwa. Na USPA Neon Noir, jak najbardziej myślę, że możemy polecieć i słuchajcie, no niestety nam znowu tutaj spaliło, kurczę, więc M4 Brightwater na razy dwa na takiego Maca w stat traku za 61 zł. Niestety znowu spaliło, kurczę, coś nam pali się na tym upgraderze. Dobra, naklejka Boston 2018, słuchajcie, na razy dwa. Stat track Desert Eagle Cobalt Disruption. Disruption może, nie wiem jak to się czyta, ale dobra, na razy dwa. Jak najbardziej ten Deagle jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny. I słuchajcie, udało nam się, słuchajcie, na tego Deagle'a nam ulepszyć, więc lecimy, skrzynia Tygrysa za 140 zł, słuchajcie. I uwaga, czy uda nam się trafić tutaj coś dobrego, jest kałaszek tutaj, Fuel Injector, za myślę, że 150 dokładnie, 150, 146 zł dokładnie, więc słuchajcie, na razy dwa musimy go ulepszyć, trzeba tu się odkuć, słuchajcie, więc na razy dwa na takiego kałacha w Star Trek'u Red Laminate. I słuchajcie, razy dwa, come on, case drop, jest! Siadło nam, słuchajcie, kałaszek nam siadł za 300 zł, więc słuchajcie, jak najbardziej spoko. Dobra, więc słuchajcie, to było na tyle. Przypominam, że wchodząc z mojego linku z opisu i logując się na stronę, dostajecie darmowe pieniążki na otworzenie swojej pierwszej skrzynki za darmo. Zostało nam 10 zł, więc polecimy sobie z jedną taką skrzynią z gamma doplerami. A już się uda, więc macie dzienny bonus na stronie, możecie sobie doładować za pośrednictwem różnych metod płatności. Możecie sobie również zakupić premium, które daje wam dużo właśnie udogodnień, bym powiedział, na stronie. Możecie wypłacać skiny tutaj w sklepie, więc przypominam jeszcze o konkursie na początku filmu. No i co, ja się z wami żegnam, do następnego odcinku, trzymajcie się i piona!